Witam serdecznie. Jestem na moim małym koncie. Ono jest takie na pół, na emeryturze już. Siedzę w jakimś takim małym sojuszu luzackim, który jest tak luzacki, że nawet nie synchronizują tanków. Każdy ustawia obronę jak chce. Także gram naprawdę bardzo niewiele. Prawdopodobnie niedługo to konto będzie zupełnie odstawione na półkę. Z braku czasu głównie. Będę go wyciągać oczywiście, kiedy będzie potrzebne, żeby pomagało w jakichś eventach, albo żeby wytłumaczyć coś na moim kanale na YouTubie. Okej, okay, więc mamy wojnę. Widzę, że tutaj wyczyścili planszę bardzo ładnie, to może ja spróbuję teraz zaatakować kilka osób. Mam skończonych chyba pięciu, tak, chyba pięciu pięciogwiazdkowych bohaterów, więc będę uderzać w coś bardzo małych. Tu jest dosyć mocna obrona, więc może zacznę od tych. Wezmę żółtych i może żółtych i zielonych. Żółtych. Okej, okay, let's see. Okej, okay, to było bardzo się dobrze udało. Teraz tak, w kogo bym chciała uderzać? Może w Jane spróbujemy. Okej, okay, teraz tak. Min chyba uderzy, więc może skupię się teraz na tej pani. Dlaczego? Dlatego, że Aiko obniża doładowanie, więc może uda mi się na tyle ją kontrolować. Teraz powinien mi. Tak. Czyli przyjmę cios od Mincha. Cały czas próbuję opanować Jocastę po to, żeby ona nie zaczęła go leczyć. Okej, okay, dobrze. Raczej nie będzie tutaj zagrożenia już. Minich jako jeden, no chyba że mi zupełnie klocki się przestaną układać. No, chyba nie bardzo może mi już zaszkodzić. Wojna jest oczywiście z pierwszą pomocą, czyli z leczeniem. Daje trochę leczenia bohaterom, trzeba o tym pamiętać. Najlepiej jest mieć lekarza w drużynie, bo jeżeli się nie będzie miało, no to jest duża szansa, że się dostanie, po prostu wybije nam bohaterów. Ok. Co ja tutaj mam? Potrzebowałabym oczyszczacza na Flinta i mam go albo w czerwonym, albo w fioletowym. Wezmę dwa żółte. Wezmę fioletowe, pomimo tego, że one będą słabe przeciwko tankowi. I żółte. Kogo? Aiko. No to jest moja druga Aiko. Ona jest bez emblematów, ale może jej się coś uda. No zbieraj, zobaczymy. Wszystko zależy od klocków tutaj. Okej,
Okej, no niestety tam mi pani odpali. Oh, come on. Tam ich podleczy. Tego trzeba usunąć. Mam nadzieję, że to wystarczy. All right. Pierwsza z głowy. Flint. Dobrze. Alrighty-o. Okej, tutaj nie wygląda zbyt dobrze. Niestety Flint odpalił. No i niestety to jest koniec. Zobaczę, czy ktoś mi oczyści. Jak nie, to z powrotem wrócę. Teraz tutaj mam czerwone, tutaj wezmę niebieskie i żółte. Kogo wezmę żółtego? Ja lubię mojego. Bardzo lubię Tannenbauma. A więc go tutaj ruszę. Ile mi zostało? Dwóch. Tannenbaum i niebieskich wezmę mocnych. Okej. No. Cool. Że niebiescy się skończyli. Okej, więc teraz tylko został mi frotu. Koniec. Co tutaj jest? Nie, tutaj wezmę niebieskiego i zielonego. All I have left. Niebieski. I zielony. Hmm.
organizacji, ponieważ oni są to słabsze drużyny, więc jakby włączam sobie tutaj trzy gwiazdkowych bohaterów, to się oczywiście może zemścić na mnie, ale on też ma trzygwiazdkową talię, więc ja po prostu jakby liczę na to, że ci moi bohaterowie trzygwiazdkowi przejdą jakoś. Okej. Teraz tak, kogo? Puf. Alright. This one i zielone. Tą panią. Okej. No to co zostało, oczywiście już mi nie zaszkodzi, to jest tylko kwestia, ile mi czasu zajmie, żeby ją ubić, żeby klocki dostać, bo nie mam nic w kolorze w tej chwili. Teraz powinno się już chyba skończyć. Let's see. Tak. Okej. Okay. Nikt po mnie nie posprzątał, więc wezmę to sprzątanie sama. Co mam? Czerwone. Może czerwone wezmę. Czerwone i zielone. Let's see. Więc teraz tak, oczywiście staram się tutaj nie pobudzić za bardzo przeciwnika, ale Oopsie Daisy. Ok. Niestety trzygwiazdkowe. Jeżeli padają, to padają szybko. There we go. A ten się ładuje się bardzo szybko, ten pan. Tutaj już mi się udało pobudzić trochę mój Haruto. Zbudował trochę pancerza dla tej Wiktorii, dlatego ona wytrzymała ten atak. No i to powinno wystarczyć teraz, żeby usunąć Thrashera. O, jeszcze stoi. Teraz. Cool. No i została mi jedna flaga, co mi zostało w moich. Mam dosyć czerwone, zielone mi zostały fajne, fioletowe, niebieskie. Okej, okay, został mi całkiem mocne teamy, więc może poszukam czegoś mocnego. 4-5 chyba najmocniejszy, ale nie mam żółtych. Tutaj czerwony. Może tego wezmę. Zaraz zobaczymy. Czyli raczej bez fioletowego tanka, dlatego że żółty mi się już skończyły. Tak, chyba ten był najmocniejszy. Tutaj 4, gdzie on jest? Zniknął mi tutaj. O, on ma czerwony i żółty potrzebuje. No, zobaczymy. Ok. Na pewno czerwony. I może wezmę. Fioletowy będzie słaby przeciwko dwóm fioletowym na flankach. Tu wezmę niebieskich.
kalkulacji. Niebieskie jest słabe przeciwko zielonemu tankowi, ale mam nadzieję, że moje czerwone nadrobią za to. Jeżeli oczywiście się pokażą, jak na razie to nie mam nic w kolorze. Uuu, to mi się udało. Teraz tak, poczekam, aż się rana naładuje, dlatego że moje talie usuną jej usuną kontratak. Ok, muszę przyjąć cios teraz od dwóch. Wilma. There we go. Ok. Talia. Talia. Let's go with those. Oh, come on. Okej. Okay. No, usunęła mi pierwszą teraz tak. Puf. Ten puf. Dodge bardzo ładnie. Przy właśnie słabszych kartach, takich jak ja mam, bardzo lubię Dodge'a na ważniejszych bohaterach w ataku, dlatego że parę razy już mi uratowały skórę te Dodge'e. Ok, tutaj spróbuję sobie teraz naładować, dlatego że ona się leczy. Stinger się leczy sama, jak odpali, więc o tak poczekam, aż wszyscy mi się. O, kot. Będzie trwało wieki chyba tutaj, żeby ją ubić. Come on, come on. Ok. Więc ten zrobiony. Sześć ataków. No, jeden nieudany, drugi było sprzątanie. No, ale mam nadzieję, że się przysłużyłam trochę sojuszowi. Tak jak widać, różne kolory. Głównie są fioletowe tanki, ale są inne, jeżeli ktoś ma mocniejsze. Także dużo łatwiej się gra, bo można sobie powybierać po prostu, w kogo się uderzy. No, ok. Życzę Wam powodzenia na wojnie. I oby się Wam klocki dobrze układały i do zobaczenia w następnym filmie. Pa, pa!